Cześć, to Ernest! W ośrodku sportowym obok wykrzywionego miasteczka ruszył kolejny generator wyrwy. Już jutro, najpóźniej pojutrze, powinien on wystrzelić promień światła, który na niebie otworzy kolejną gałąź wyrwy. A po najbliższej aktualizacji pojawi się kolejna strefa strzeliny i przy okazji zajdzie kolejna zmiana na mapie. Dzięki wyciekowi Hypexa wiemy, że to miejsce zostanie dosłownie zrównane z ziemią, ale to nam za wiele nie mówi. Silox na swoim Twitterze udostępnił zdjęcie z gry, na których pokazał tą nową miejscówkę w grze. Zanim wam je pokażę, to mała uwaga. Silox dał znać, aby ignorować te żółte światła, ponieważ to po prostu meteor, który już jest na mapie. I to taki efekt uboczny sposobu, którego użył, by pokazać tą miejscówkę w grze. No dobra, oto pierwsza fota. Widać na niej, że wszystkie budynki zostaną zniszczone. Cała miejscówka to będzie tak naprawdę pusta ziemia, ze złomem i pojedynczym automatem. Nie ma tu nic ciekawego, a przynajmniej tak może się na początku wydawać. W wykrzywionym miasteczku jest dziki zachód, w sklepowej sadybie są zombiaki, a w tym miejscu będą zgliczowane przedmioty. Dzięki kolejnej garści wycieku dowiedzieliśmy się, że na terenie tego miejsca będą pojawiać się przedmioty, które można użyć. Nawet te, które zostały już dawno usunięte. Mam tu na myśli skokoskały, grzybki, papryczki i tak dalej, z dodatkiem kamienia cienia, który zamieniałby gracza w ducha. Tak samo jak to robił ten oto granat, który został przyniesiony do skarbca. Nazwa zgliczowane przedmioty bierze się prawdopodobnie z tego, że przedmioty, które będą się tutaj pojawiać, będą się zmieniać co kilka sekund. Gracz będzie mógł wybrać jeden z tych kilku przedmiotów, które będą zgliczowane w jednym. A przynajmniej tak mi się wydaje. To wszystko powinno wejść w najbliższej aktualizacji zawartości, która będzie we wtorek lub środę. Wraz z tą nowością na mapie, na pole bitwy powinna wkroczyć śmieciowa wyrwa. Sposób jej działania mieliśmy już okazję mówić z animacją. Dla tych, co nie wiedzą, to oto jak ja uważam, że to będzie działać. Po rzucie tego przedmiotu, gdy wyląduje, odpali się fajerwerka. Fajerwerka wystrzeli słoik do góry, a następnie otworzy się wyrwa. Z wyrwy wyleci jakiś duży obiekt, który byłby skuteczny nie tylko w miażdżeniu przeciwników, ale też w niszczeniu struktur. Jednak na czas nagrywania tamtego filmiku nie wiedzieliśmy jeszcze, jakie przedmioty będą wylatywały z tej wyrwy. Dzięki Fire Monkey z Twittera wiemy, że wyrwa ma szansę wyrzucić nie tylko dinozaura, ale też i kotwicę. To i to ja i radiowóz. Poza tym w tamtym filmiku nie puściłem wam dźwięków tego przedmiotu. One też trochę wyjaśniają mechanikę działania tego przedmiotu. Posłuchajcie sami kilku z nich. Na prawie koniec tego filmiku chciałbym poruszyć temat nowego pakietu PS Plus. To chyba nieuniknione, że PlayStation doczeka się kolejnego nowego pakietu i na dzień dzisiejszy wiemy, że w plikach gry już coś się szykuje. Wiemy, że częścią nowego pakietu ma być taka oto emotka, ikona sztandaru oraz malowanie, ale malowanie niestety jest przynajmniej ukryte albo jest niedokończone. Tak czy siak wiemy, że będzie nowy pakiet PS Plus, prawdopodobnie bez ubioru postaci, ale jeszcze zobaczymy. Powiedziałem, że prawie na koniec, bo mam jeszcze jedną wiadomość. Podobno krąży problem z tym oto malowaniem na bronie, a mianowicie brakuje jednego z kolorów posiadaczom tego przedmiotu. Fortnite zapewnia, że to wkrótce zostanie naprawione i każdy posiadacz tego malowania otrzyma wszystkie kolory. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.